Wstrząsające doniesienia z granicy: RPD reaguje, dzieci cofane na granicy? Rzecznik Praw Dziecka chce wyjaśnień. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie sytuacji dzieci uchodźców na polsko-białoruskiej granicy dowiedziała się interia.pl. Po doniesieniach o przypadkach wypychania dzieci z terytorium Polski na Białoruś, Mikołaj i Pawlak domaga się od komendanta głównego Straży Granicznej i wyjaśnień w tej sprawie. Od początku września Straż Graniczna odnotowała blisko 6 tysięcy prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski. Wśród osób, które chcą przekroczyć granicę, są także dzieci. Kwestia sytuacji na granicy stała się przedmiotem burzliwej dyskusji w Sejmie, poprzedzającej głosowanie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego w powiatach w pasie przy granicy z Białorusią. Posłowie opozycji domagali się informacji, co dzieje się z dziećmi migrantów zatrzymanymi przez Straż Graniczną. Tego nie da się zamieść pod dywan, na polskiej granicy umierają ludzie. Choćby pan minister bardzo się starał nie odpowiadać na pytanie, co się stało z dziećmi, te pytania wybrzmiały. Myślę, że bardzo wiele Polaków chce znać odpowiedzi na te pytanie, powiedział Adrian Zandberg z Partii Razem. Nie ma powodu, żeby polskie państwo zachowywało się w sposób nieludzki, dodał. Jak dowiaduje się, interia.pl, sprawą zainteresował się także rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Wystąpił do komendanta głównego straży granicznej o informację dotyczącą sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej poprosił w szczególności o wyjaśnienia dotyczące opisywanych przez media przypadków cofania uchodźców z małymi dziećmi z terytorium Polski na terytorium Białorusi. Zdaniem Pawlaka procedura puschyback, jeśli rzeczywiście jest stosowana, może zagrażać bezpieczeństwu małoletnich cudzoziemców. Jak przekazało Biuro Rzecznika, powołując się na informacje Straży Granicznej, od początku roku w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców umieszczono łącznie 282 dzieci, w tym 48 małoletnich bez opieki.